Więc to rozbudziło moją wyobraźnię i przez wiele lat, no i z powodu alkoholizmu ojca również, uciekałem w książki Stanisława Lema. Książki fantastyczno-naukowe. Bardzo lubiłem je czytać, bo te książki opisywały historię przyszłości świata bez rozlewu krwi, bez chorób, bez nieszczęść, pogrzebów. I nie wiedziałem, że pewnego dnia do mojej dłoni wejdzie Pismo Święte, które może mniej opisuje niż Stanisław Lem, ale które opisuje prawdę, która będzie. Odwieczne dążenie ludzkości, nie wiem, czy zauważyliście, w wielu tomach poezji, prozy, fantastyki naukowej, dąży do takiego celu, gdzie ludzkość byłaby zakotwiczona na dobrym i byliby wieczni ludzie. Różnie próbują to autorzy rozwiązywać, ale zauważcie, że ludzkość wspólnie jakby do tego nawiązuje i tęskni i o tym marzy. Nawet panią, którą wracając podwiozłem, bo marznęła na przystanku, pewnie i ona marzy o tym. No, tyle, ile znażyłem, starałem się ją pokrzepić, złożyłem kondolencje. W minionym roku straciła dwie najbliższe osoby. Męża, który miał 50 kilka lat, oczywiście jak zgadnąłem, pił i palił. A później w wypadku samochodowym syna 22-letniego. Różne tragedie ludzie przeżywają na ziemi. I tak jak często to mówię, że Bóg szepcze w naszych radościach, w naszych błogosławieństwach, które mamy w życiu. I nieraz tak dziwnie ten głos słyszymy, albo udajemy, że nie słyszymy, ale Bóg krzyczy często w naszych cierpieniach i boleściach. Jakoś ludzkość lepiej ten głos słyszy. Myślę, że wielu ludzi na tym miejscu i wy obecni tęsknimy za czymś, o czym chciałem wam powiedzieć, a nazwałem to, nie wiem, czy to nazwać kazanie, trudno to nazwać kazaniem. Rozmyślaniem biblijnym też nie. Sam nie wiem, nazwijcie to jak chcecie. Nazwałem ten temat defilada kosmosu. Niektórzy już słyszeli, więc poszli na spacer, czy są nawet, powtarzają sobie. Ale jest to coś, o czym myślałem od 13 lat jako kaznodzieja. Różne notatki zbierałem, różne pomysły, myśli i marzyłem, żeby stanąć przed ludźmi i o tym opowiadać. Zacznijmy od tekstu, który jest koronnym tekstem, początkiem naszych rozważań. Amos, prorok, rzadko czytana księga, 979, strona 4, rozdział, 12 wiersz. Księga Amosa. Chciałbym całość dzisiejszego występu zadedykować wam, nie tylko na rok 97, ale na całość waszego życia. Abyśmy często o tym myśleli i marzyli, co Bóg opowiada nam w Słowie Bożym i co się niebawem, jak wierzymy, spełni. Księga Amosa, proroka. Wspólnie razem ją czytajmy. 4 rozdział, strona 979 i 12 wiersz. Bóg mówi tak. Dlatego tak postąpię z tobą, Izraelu. A ponieważ tak chcę z tobą postąpić, przeto przygotuj się na spotkanie twojego Boga. Jeszcze raz mówi prorok Izraelu. Prorok Amos tak cudownie do ludu Bożego mówi w starożytności, jak i dzisiaj, że lud Boży powinien się przygotować na spotkanie ze swoim Bogiem. Co to znaczy przygotowanie? Sami wiecie. Gdy dostajecie telegram, że przyjeżdżają goście, przebywają, to nikt telegramu nie wyrzuca do kosza i mówi, a niech sobie przyjeżdżają. Tylko zaciskacie nieraz pasa, bierzecie pożyczkę, prawda, pościel, wymienia się, lodówka pełna, wszystko przygotowane. I wychodzicie często naprzeciw gościom, czy to na, powiedzmy, dworzec kolejowy, czy dworzec autobusowy. A jeśli nie, no to patrzycie, kiedy nadjedzie samochód i wychodzicie, aby otworzyć drzwi, pomóc wziąć bagaże. Jest to zmiana domowników, bo przygotowują się na przyjście gościa, na przybycie gościa. Tak samo powinno być w naszym życiu duchowym. Więc chciałem wam trochę o tym telegramie biblijnym dzisiaj opowiedzieć. Jak Bóg, w jaki sposób pragnie nas na to przyjście przygotować? Jak nam opowiada pewne ciekawe myśli? Popatrzmy, skorzystając już z Amosa, jeśli mamy otwarte, zaczniemy od gwiazd. 5 rozdział, zaraz vis-a-vis, ta sama strona, wiersz 8. Prawie, że naprzeciwko tego tekstu po prawicy. 5 rozdział, też księgi Amosa, wiersz 8. Tam jest powiedziane o Bogu, że On dziwne rzeczy robi w kosmosie. I tam jest napisane tak. On tworzy Plejady i Oriona.
Gdy kilkanaście lat temu zacząłem studiować Słowo Boże, kompletnie tego tekstu nie rozumiałem. Dlaczego akurat Amos podkreśla, że Bóg tworzy Plejady i Oriona? Czemu nie mówi, że małą niedźwiedzicę, wielką niedźwiedzicę, przepraszam, mały wóz, wielki wóz, niedźwiedzicę i wiele, wiele innych konstelacji? Czemu akurat prorok kieruje oczy ludu Bożego na Plejady i na Mgławicę czy na Oriona? Ale dopiero gdy zacząłem przygotowywać to, co pragnę wam przedstawić, zrozumiałem, że prorok się nie pomylił. Lud Boży powinien przede wszystkim nasłuchiwać z prasy, z radia, z telewizji, nasłuchiwać z czasopism, co odkrywają astronomowie w tych konstelacjach, czyli w Plejadzie, w pęku Plejad, gwiazd co najmniej 200. Amerykanie w swoich podręcznikach nazywają te Plejady gwiazdozbiór siedmiu sióstr. Ale jest to co najmniej 200 gwiazd, które jak w kluczu ptasim lecą na południowy wschód nieba, w stronę naszej galaktyki, w stronę równika niebieskiego. Tak jakby lampion, który pragnie oświetlić przyjście Chrystusa, bo jak czytamy w Księdze Objawienia, nim przyjdzie Chrystus, niebo będzie zwinięte jak zwój. A Izajasz komentując to pisze, że słońce nie wyda swego blasku, a księżyc się zarumieni. Będzie ciemno. I coś poprzedzi przyjście Chrystusa. Jest to oświetlenie, jak wierzę, Plejad. Człowiek, który odkrywał te rzeczy, myślał, że pierwszy to uczynił na świecie. Był to jeden z astronomów, ale ktoś zwrócił mu uwagę, przeprosił go i powiedział: słuchaj, przed tobą był ktoś, kto się nazywał Ijob i on to odkrył troszeczkę wcześniej. I przez to ten człowiek nawrócił się, jest chrześcijaninem. Że ktoś w starożytności 3,5 tysiące lat temu znał te pojęcie Plejad, znał te cudowne zgromadzenie gwiazd, gdzie do dzisiaj naukowcy nie umieją zrozumieć, i astronomowie, jakie siły, co najmniej 200 dużych gwiazd, trzymają w sobie, że one lecą w jednym kierunku, jak zaprogramowane, i się nie zderzają, nie niszczą. Oczywiście, aby mówić wam o wymiarach kosmosu, jest to niemożliwe, bo jest to, wiecie, trudne do zrozumienia. Sam nawet tego nie rozumiem. I czytając różne publikacje z astronomii, doszedłem do wniosku, że już teraz nic nie wiem. Wcześniej wiedziałem niewiele, a teraz już nic nie wiem. Dlatego, że są to tak wielkie odległości, tak potężne przestrzenie w trójwymiarze, że to jest nie do osiągnięcia i nie do pomyślenia. Czytałem nawet w pewnej książce takie odwzorowanie, czy odwzorowanie tych pojęć, że gdyby Słońce było wielkości cytryny, to nasza Ziemia byłaby wielkości orzeszka laskowego, bodajże kilka kilometrów musiałyby być w odległości od siebie. I na tym orzeszku laskowym ludzie wymyślili coś, co nazwali rakietą, i do dzisiaj zastanawiają się nie tylko w NASA, w Centrum Badań Kosmicznych, ale gdziekolwiek, jak nazwać tych ludzi, którzy w rakiecie podróżują w kosmos. Czy nazwać ich astronautami, czy kosmonautami? I ktoś tak ładnie przyrównał, to tak jakby do kapsuły wielkości tysięcznej milimetra weszła jakaś malutka istota, wyskoczyła nad Ziemię milimetr i powiedziała: jestem kosmonautą, jestem astronautą. A w samej naszej galaktyce są kilometry przestrzeni jeszcze niezbadanej. W tym roku, początkiem tego roku, mieliście może przyjemność oglądać w zeszłym roku po raz pierwszy, ja mówię jeszcze o 96, 65. Pamiętacie, że Centrum NASA wysłało w naszą galaktykę sondę Voyager. Jedno z najlepszych osiągnięć produkcji myślenia ludzkiego. Sondę Voyager, która zrewolucjonizowała nawet Drogę Mleczną, odkrywszy tam niektóre nowe księżyce, bodajże Saturna, prawda? I kończyła się możliwość kontaktu Ziemian z sondą Voyager. I ostatni raz komputer w NASA zaprogramował sondę Voyager na kierunek Oriona. I po raz ostatni widzieliśmy, i telewizja to pokazywała, zdjęcie z tamtej strony Wszechświata. Zawsze pokazywano kulę ziemską zazwyczaj i to, co mamy w sześcioroczach, z Księżyca, prawda? Taką bryłę prawie, że niebieskawą. Fajnie tak nawet wygląda. Ale po raz pierwszy pokazano za Saturna, za Plutona, Neptuna, za ostatnią planetę naszego Układu Słonecznego, stamtąd zdjęcie naszej planety. I pamiętam do dzisiaj, jak speaker, który to tłumaczył, pokazywał wśród tych kropek niezliczonych tam punkcików świetnych naszą Ziemię. Po raz pierwszy chciało mi się uklęknąć przed telewizorem. Nie żeby oddać mu cześć, ale uklęknąć i podziękować Bogu, że On nas zauważył we Wszechświecie.
Kochani, my jesteśmy niczym. To, co mówi Słowo Boże, że prochem jesteśmy jako ludzkość i jako nasza planeta trawą, to jest jeszcze mało powiedziane. My nawet pyłkiem kosmicznym nie jesteśmy. Dosłownie niczym. Sonda Voyager uzmysłowiła to człowiekowi w XX wieku, że to, co do tej pory ludzie mówili, że człowiek to brzmi dumnie, w stosunku do kosmosu jest bez wartości. Nic nie brzmi dumnie, a tym bardziej człowiek czy nasza planeta. Jesteśmy niczym w całej galaktyce. To jest tylko nasza galaktyka, kochani. A takich galaktyk w kosmosie jest miliony, a niektórzy nawet mówią miliardy. Nie wiem, czy sobie potrafimy wyobrazić wobec tego, kim jest Bóg, o którym czytamy, że On tworzy Plejady i Oriona. Czy potraficie sobie wielkość Boga wyobrazić w tym porównaniu? Bo ja nigdy. I nigdy jako ziemianin nie zrozumie, jak mój Bóg jest potężny, mądry i wszechpotężny, że potrafi w tym kosmosie się połapać, te odległości przemierzyć i wszystkie rzeczy nazwać po imieniu. I dodatkowo jeszcze je kontrolować. To są rzeczy fascynujące i zaskakujące dla ludzi wierzących. Ale diabeł też zna kosmos. I tu jest tragedia ludzkości. Bo Słowo Boże, pokazując wierzącym ludziom, mówi, tak jakby Jezus przez te teksty, popatrz na kosmos. I popatrz na tego, który to stworzył. I diabeł wie, że ludzie się zachwycą kosmosem i tymi odkryciami i ludziom zrobił coś innego. Ja to zawsze mówię w ten sposób humorystycznie, że ludzie wierzący mają mieć gwiazdy gdzie? Przed oczami. A inni ludzie mają gwiazdy w oczach. Wszystkie gazety przedświąteczne. Jakie weźmiecie? Przyjaciółka, Świat Kobiety. Masę tych miesięczników, tygodników. Wszędzie horoskop astrologiczny na cały rok. I na przykład tacy ludzie jak ja z byka aż się trzęsą. Ciekawe, co tam jest. O, poznasz miłość. No ale ja już mam żonę, co zrobić? No ale skok w ogno, horoskop mi to mówi, prawda? No akurat tak obykuje, ja to przeczytałem. Tak, tam pisze, że poznam miłość swojego życia. Uważaj na mnie, Elżbieta. Tam było też o pannie napisane, że wakacje też ma atrakcyjne jakieś spotkanie. I ludzie, kochani, w to wierzą. Ludzie mają gwiazdy w oczach. Kupują różne gazety i pierwsze, co oglądają, to horoskopy. Dzisiaj największe pieniądze zbijają ci, którzy układają biorytmy i horoskopy. To są największe pieniądze na świecie. Bo nie miliony, ale miliardy ludzi zaczyna w to wierzyć. I zaczynają wierzyć, że ich życie nie kontroluje Duch Święty, czy jest uzależniony od Chrystusa, ale jest uzależniony od ruchu gwiazd. I że gwiazdy wpływają na ich życie, na ich losy. Jest to XX wiek, to nie jest średniowiecze. I ludzie coraz to częściej wierzą w to. Jakie mielibyście argumenty, aby ludziom te gwiazdy z oczu wyciągnąć? Ja przeważnie, jako taki klasyczny argument, podaję urodzenie dwóch bliźniaków. Jakuba i Ezawa. Oni się urodzili w jednej godzinie, w jednym dniu i w jednym miesiącu, czyli pod jednym zodiakiem, prawda? Więc ich życie powinno być zmotywowane przez co? Przez ten horoskop, który z tego zodiaku płynie, prawda? A jak wyglądało życie Jakuba i Ezawa? Można powiedzieć, że diametralnie różnie. Jaki Jakub był na początku, taki był, ale zawsze starało się, aby jego serce biło dla Boga. A Ezaw od początku był jaki? On lubił sarenki, a później takie dwunożne, prawda? I strzelał, polował na nie. A później tak pokochał myślistwo i dziewczyny, że sprzedał za miskę soczewicy Boga i to, co mu się należało. A według horoskopu powinni być tacy sami. Bóg wyraźnie, Słowo Boże, uczy, że nie gwiazdy inspirują Twoje życie, ale inspiruje Duch Święty. Pamiętam, gdy w Zakopanem pracowałem, poznałem różnych ludzi. Między innymi poznałem taką bardzo miłą panią Jolę, która miała takie biuro, najpierw się zdrową żywnością zajmowała, a później miała biuro tak zwanych biorytmów komputerowych. Mordowała mnie chyba z pół roku, żeby podać jej datę urodzenia swoją i żony, bo ona chciała mi na miesiąc mój biorytm wypisać. I w końcu już pomyślałem, dla utrapienia jej, że się ciągle tak wstawia, podałem jej moją datę urodzeń i mojej małżonki. I ona nam cały biorytm komputerowo na miesiąc ustaliła.
gdy dawała ten bioryt, to aż drżały jej ręce. Ja mówię, co się dzieje, pani Jolu? No, pastorze, wy to z żoną nie powinniście żyć razem. Gdy pastor ma wyż psychiczny, to ona odwrotnie. Gdy pastor wyż emocjonalny, ona odwrotnie. Gdy pastor intelektualnie się rozwija, najwyżej tu jest pułap, tam pokazała mi środa, połowa miesiąca czy kiedyś, to żona jest wtedy klapnięta całkowicie. Wyście się powinni po prostu w ogóle rozejść. Ja się zacząłem śmiać, a jej ręce drżały, no bo myślała, że złą przysługę mi daje teraz, prawda, no bo ja się powinienem załamać, no i rozwieść z żoną. No i wtedy powiedziałem do niej, pani Jolu, no i widzi pani, być może Bóg chciał przez to pokazać, że to, co pani pokazuje ludziom, jest bez wartości. Bo tam pani komputer nie pokazał, że Duch Święty mógł te rzeczy pozmieniać. I że my z żoną możemy istnieć. Ale w międzyczasie weszła pani, taka roztrzęsiona, z pewnym panem, który mówi po niemiecku i mówi, pani Jolu, ma pani ten bioryt, bo my chcemy ślub wziąć w przyszłym miesiącu i nie wiemy, w który dzień. Ten biedny Niemiec nie wiedział, o co chodzi, a ona oglądała i pani Jola mówi, no najlepiej byłoby tu czy tu, bo wtedy on intelektualnie, wiesz, pani emocjonalnie, to by tak pasowało. No i datę wybrali. Ja tak pomyślałem, gdzie ja to jestem? W co ludzie wierzą? I tak określili ślub. Nie patrząc, czy on kocha ojca, matkę, czy kocha Boga, jaka ona jest, tylko ważne, że bioryt mniej więcej mówił, że w tej porze miesiąca najlepiej byłoby, gdyby razem pobrali się. No i ludzie się tak biorytmują, horoskopują, a i tak się rozwodzą, i tak się kłócą, nienawidzą, i nawet gwiazdy im szczęścia nie dają. Ale ciągle w to wierzą. A wierzący? Wierzący mają patrzeć w gwiazdy i jeszcze bardziej tęsknić na spotkanie z Bogiem. Szczególnie dowiadywać się o Plejadach i o Orionie. Coś można jeszcze ciekawego powiedzieć, aby nas zachęcić do dalszego studium. Na temat przyjścia Chrystusa z Oriona jedynie ktokolwiek o tym wspomina, to amerykańska pisarka, chrześcijanka, też adwentystka Ellen White. Napisała w duchu proroczym w ten sposób. Miasto, Nowe Jeruzalem i Jezus Chrystus z kanałem Oriona przyjdą po ludzi na ziemię. No ale wielu ludzi nie wierzy w ducha proroczego. Mówi, co mnie to obchodzi, co pani Ellen White sobie tam 100 lat temu napisała. Kompletnie mnie to nie interesuje. No to wtedy im powiemy, słuchaj, ale może Słowo Boże cię zainteresuje. No dla mnie Biblia też jest, no ciekawą może książką, ale na pewno nie astronomiczną. Więc zaczynają nam ludzie wybijać argumenty z rąk. Ani nie Biblia, ani nie duch proroczy, czyli co jeszcze pozostaje. Więc zacznijmy od tyłu. Zajmijmy się najpierw meteorologią, jeśli może, na chwileczkę chociaż. Przeprowadźmy się w czasie gdzieś 40 lat temu i zobaczymy, co ciekawego zdarzyło się na naszej planecie, a ludzkość nadal ogólnie o tym milczy. Nie wiem dlaczego, ale wiem o jednym, że na pewno się szatan o to stara. Jest to mniej więcej 1956 rok. Stacje badawcze, które są na Antarktydzie, a szczególnie najbardziej znana stacja meteorologiczna w Greenwich bada specjalne zjawisko, które najpierw odkrył najpotężniejszy teleskop świata na słynnej górze Mount Palomar, chyba w Kalifornii, o ile pamiętam, to jest. Ustalono na skutek badań, że w stratosferze i ionosferze, w górnych warstwach naszej Ziemi, tworzą się lodowe kryształy. To zjawisko odkryto w 1956 roku. I w 1956 roku zarejestrowano opad, kilkakrotny opad nad Grenlandią i Alaską. W grudniu 1956 roku stało się coś dziwnego na naszej planecie. W pobliżu Pont Amelie na Alasce przez 2 godziny padały z nieba bryły lodowe o wadze 15 do 165 kg. Powtórzę. W grudniu 1956 roku w pobliżu Pont Amelie, stacji badawczej na Alasce, przez 2 godziny padały z nieba bryły lodowe o wadze 15 do 165 kg. Czy słyszeliście o tym w prasie, czy w gazecie, czy w telewizji? Dziwne to, prawda? A dlaczego to jest ukrywane? Ja wam zaraz udowodnię dlaczego.
A 200 kilometrów na północ od Pont Amélie, z kolei w stacji badawczej Port Knife, amerykańska baza na Grenlandii, w dniu 11 listopada tego samego roku przez 37 minut padały bryły lodowe, które wyrządziły wielkie szkody również w stacji meteorologicznej. Wiecie, za co Boga kocham? Że tym bombardowaniem z kosmosu w 1956 roku ochronił Chicago, Nowy Jork, czy nawet Sanok, powiedzmy. A uczynił to bombardowanie, czy skierował na miejsca niezaludnione. Myślę, że Bóg przez to okazał łaskę ludziom, którzy żyją na Ziemi. Przy pomocy olbrzymiego teleskopu z Mont Palomar zaobserwowano, że na wielkiej wysokości, na jasnym sklepieniu widnieją stalowo-niebieskie, błyszczące przedmioty. W ich kierunku w 1956 roku wystrzelono 4 rakiety meteorologiczne, które wróciły mocno uszkodzone i miały ślady uderzeń i otarcia, jak gdyby przeleciały przez lodowe kryształy. Astronom na Mont Palomar, dr Loacher, zawiadomił Centralny Urząd Meteorologiczny w Greenwich i mniej więcej z tego raportu odpisałem niektóre zdania, które na końcu dr Loacher napisał. Uważam tworzenie lodowych kryształów w atmosferze za niezwykle niebezpieczne dla ludzkości. Jeśli ta lodowa zasłona będzie się dalej rozszerzać, przekracza to naszą ludzką wyobraźnię, ale musielibyśmy liczyć się ze zbombardowaniem ze wszechświata. Wydaje mi się, że działają tu nieznane nam siły, które przyroda ma w zapasie. Niesamowite sprawozdanie. A wiecie dlaczego? Otwórzmy Słowo Boże w Księdze Apokalipsy w 16 rozdziale i 21 wierszu. Może się już domyślacie, jaki tekst pragnę przeczytać. 1346 strona. Księga Apokalipsy. Gdyby ktoś chciał cytat, później po spotkaniu mogę jeszcze raz wszystko podać, gdy nie zdążycie notować. Objawienie 16 rozdział, 21 wiersz. Gdy kończą się plagi, gdy historia grzechu się zakańcza na naszej ziemi, to w czasie ostatniej plagi coś ciekawego się dzieje. 21 wiersz. I spadły z nieba na ludzi ogromne cetnerowe kawały gradu, a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż ta plaga była jaka? Bardzo wielka. I gdy ludzie czytali Księgę Objawienia, to mieli poczucie humoru i się śmiali i mówili, że ten Jan jest chyba stuknięty po prostu. Jak może być cetnerowy grad? No, jaja kurzego wielkości. Powiedzmy, czy większy jako tako, ale nie ważący 50, 100 czy ileś kilo. Ale ci ludzie dzisiaj muszą zamilczeć przed boskim majestatem, bo Bóg pokazał demonstracyjnie, że jest to już możliwe. I te bryły lodowe, które się tworzą, to zjawisko nieznane meteorologom, ono się nasila i ciągle się poszerza. Dlaczego? Bo Bóg przygotowuje się do wypełnienia 21 wiersza z 16 rozdziału Księgi Apokalipsy. I teraz uderzył na Alaskę, pokazując 40 lat temu, że to jest możliwe, ale przygotowuje się, aby ten setnarowy grad spadł na cały świat. A podejrzewam, że tym więcej go spadnie i tym będzie ciężejsze, gdzie ludzie więcej grzeszą i więcej bałwochwalstwa uprawiają. Więc możecie się domyślić, że i naszą ojczyznę na pewno dotknie. Gdy wiecie, tak studiowałem te rzeczy i poszukiwałem odpowiedzi Bożych, zacząłem się fascynować księgą Ioba. Nie wiedziałem, że w księdze Ioba, mimo że ją czytam tyle lat, jest tak wiele kosmosu i wiele prawdy. I być może po raz pierwszy wasze uszy usłyszą, że Ioba, oprócz tego, że był patriarchą, jest też prorokiem. Mnie tego nawet w seminarium nie uczono, że Ioba jest prorokiem Bożym. Ale w księdze Ioba odnajdujemy proroctwa. Otwórzmy najpierw Księgę Ioba w 9 rozdziale, 9 wiersz. Jest to strona 554. Księga Ioba, 9 rozdział. I pragnę z wami przeczytać 9 wiersz. Znowu o Bogu Iob wypowiada się podobnie jak prorok Amos. I Iob mówi tak. 9 rozdział, 9 wiersz. On stworzył niedźwiedzicę, Oriona i
Plejady i gwiazdozbiór południa. Zwróćmy uwagę, że znowu prorok Boży pod natchnieniem Ducha Świętego w wyborze czterech zjawisk, które są na naszym niebie, wybrał, oprócz nowych zjawisk niedźwiedzicy i gwiazdozbiór południa, znowu wybrał Oriona i Plejady. Znowu akcent Boży jest na to zjawisko. Zwróciliście na to uwagę? Znowu kolejny raz wymieniony jest Orion i Plejady. A 38 rozdział, dla tych, którzy nie słyszeli tego wystąpienia, być może was kompletnie zaskoczy. W 38 rozdziale Księgi Joba czytamy rzeczy, które aż trudno uwierzyć. Księga Joba, troszeczkę dalej, 38 rozdział, proponuje na samym początku wiersz 22 i 23. Zwróćcie uwagę, bracia i siostry, przyjaciele prawdy, goście, że Job napisał tą księgę 3,5 tysiąca lat temu, kiedy kompletnie nie wiedziano o tym zjawisku i nie doświadczono tego gradowicia potężnego. I zobaczcie, co prorok Job pisze. 38 rozdział, 22 i 23 wiersz. Jest to pytanie skierowane do ludzkości, więc wybaczcie, że dodam to słowo. Człowieku, czy dotarłeś do składów śniegu albo widziałeś składy gradu? Dzisiaj człowiek w XX wieku może powiedzieć: tak, Boże, dotarliśmy. Nasze stacje meteorologiczne, nasze teleskopy, my wiemy, jak się tworzy śnieg, jak się tworzy lód, jak się tworzy grad. My wszystkie te zjawiska opanowaliśmy, znamy je. Nawet uczymy na uczelniach o tym. W czasach Hioba ludzkość odpowiadała jak? Nie. Nie dotarliśmy, nie wiemy. Ale co mówi Hiob w 23 wierszu? Mówiąc o gradzie, składa gradu, który przechowuje na czas ucisku, na dzień walki i bitwy? Czy zauważyliście cudowne proroctwo z Księgi Hioba? Że Bóg ma specjalne pokłady gradu i 3,5 tysiąca lat temu lud Boży już wie o tym. Hiob, specjalne, przygotowane na jaki dzień? Ucisku, walki i bitwy. Księga Objawienia nazywa ten dzień Armagedony. Armagedoni nie tylko będą walczyć aniołowie i Bóg, czyli Michał, książę wojsk, ale również i kosmos, meteorologia. Grad będzie walczył, plagi. Tak się rozpocznie bitwa Armagedon. I o tej bitwie prorokuje, o tym dzisiejszym czasie i o 3,5 tysiąca lat temu. Czy to nie cudowne? Czy to nie kolejny dowód, że księga biblijna jest nieomylna? Mimo że ludzkość tyle lat nie odkryła, przez tyle tysiącleci nie wiedziano o tych specjalnych pokładach gradu, ale jednak ten tekst istniał w księdze Joba. Po co? Co mówił Bóg przez Amosa? Aby Izrael na co się przygotował? Na spotkanie z Panem. Aby Izrael dostał przez proroctwa biblijne wiadomość, że jestem bardzo blisko. Nawet ludzko się nie spodziewa, jak blisko jest Jezus Chrystus. On śmiało mógł przyjść już w 57, bo te pokłady gradu już istnieją. A wiecie, dlaczego nie przyszedł? A na co czeka? Wczoraj mówiłem, abyście się tej pieśni ładnie nauczyli, prawda? Śpiewać. To prawda. Gdyby Chrystus przyszedł w 57, ja nie przemawiałbym dzisiaj do was i myślę, że wielu z nas na tym miejscu nie byłoby zbawionych. On czeka jeszcze na ludzi, którzy pragną zbawienia, którzy poszukują Boga i którzy nie chcą być okłamywani przez Kościół, przez ludzi, którzy chcą po prostu przygotować się na przyjście Chrystusa. Ale Bóg, o tym mówi meteorologia, jest już gotowy na 100%. Tylko jeszcze ludzkość nie jest na to przygotowana. I chwała Bogu, że jeszcze Chrystus nie przyszedł. Ale jest już na to przygotowany. Popatrzmy teraz na kolejne teksty. Ale nim je przeczytamy, muszę wam coś z książek astronomicznych przeczytać, ale w bardzo prosty sposób. Orion, według wszystkich książek, które oglądałem w bibliotece, jest jedną, tak piszą zgodnie autorzy, jedną z najpiękniejszych konstelacji gwiezdnych
widzianych wieczorem na południowej stronie nieba w okresie zimowym i wiosennym. Teleskopy astronomiczne ukazały olbrzymi korytarz wiodący w głębie nieba. I w książkach astronomicznych różnie się nazywa ten korytarz. Raz nazywa się go tunel Oriona, a raz nazywa się go tunel Wszechświata. Mgławica Oriona, przy wejściu do niej powstają młode gwiazdy. I często te gwiazdy, jak zbadali astronomowie, są większe od naszego Słońca, niektóre nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt razy. Nie wiem, czy potraficie sobie wyobrazić, a my się tak fascynujemy Słońcem. Gość niedzielny z tamtego roku, jeden z księży się wypowiadał na temat naszej galaktyki i tak dalej, i tam gdzieś obliczenia są z NASA, że Słońce dopiero zgaśnie, czy wypali się gdzieś za 3,5 miliarda lat. Ksiądz, cytując to, powiedział, no nie musimy się jako ziemianie obawiać końca świata. No można i w ten sposób argumentować, prawda? No bo jeszcze Słońce się będzie świeciło 3,5 miliarda lat, później zgaśnie, będziemy się martwić. Ale tam w Orionie są gwiazdy, nowe, młode gwiazdy, które są niektóre kilkanaście, niektóre kilkadziesiąt razy większe od Słońca. Czy potraficie sobie wyobrazić, jaka to jest wielkość? Bo ja nigdy. O odległości za chwilę powiemy, ale o wielkości. Gwiazdy większe, kilkanaście lub kilkadziesiąt razy większe od Słońca. Skoro my jesteśmy tak daleko od Słońca, a jak ono tak w sobie przypiecze w południe, to my nawet czujemy w Polsce 40 w cieniu prawie, prawda? A tam są gwiazdy kilkanaście, kilkadziesiąt razy większe. Dlaczego o tym mówię? Za chwileczkę wrócimy do Hioba, jeśli pozwolicie. Zaznaczcie to sobie w Biblii. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze raz przypomnieli sobie pewne ciekawe słowa naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. Już podaję stronę dla tych, którzy jeszcze nie są wprawni. W poszukiwaniu 1128. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, strona 1128. I pragnę z wami przeczytać wiersze 25 oraz 28. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział, 25, wiersze 28. I będą znaki na słońcu, księżycu, na gwiazdach, na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Oczywiście wypełnienie wielu tych proroctw mamy tam, spadanie meteorytów, prawda, zaćmienie słońca. Wszystko pamiętamy z historii. Ale ja myślę, że w tym stwierdzeniu Jezusa, że będą znaki, to się nie zakończy. Że ciągle coś będzie się działo na mapie nieba. Po to, aby ludzie, którzy myślą, zaczęli te fakty kojarzyć. I co mówi 28 wiersz? A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie swoje. Myślę, że wielu z nas po tym spotkaniu podniesie swoje głowy i pójdzie przez pierwszą ulicę, potknie się przez krawężnik i przewróci. No bo pastor powiedział, żeby podnieść głowy. Tak będziemy chodzić dzisiaj i gwiazdy się gapić, prawda? Nie o to chodzi Panu Jezusowi. Ale jest to odwrotne poselstwo Boże, które brzmiało, gdy Jezus, pamiętacie, odchodził z ziemi w pierwszy rozdział Dzieł Apostolskich, to sprawozdaje, i uczniowie widzieli, jak obłok go przykrywa i zabiera, i tak się patrzyli do góry. I przyszli mężowie odziani w białe szaty, większość teologów jest zdania, my też tak wierzymy, że to byli aniołowie, i co mówili do apostołów? Czemu się w to niebo gapicie? Zesztywniają wam szyje. Popatrzcie się gdzie? Na ziemię, przecież macie iść na cały świat, do Jerozolimy, Judei, Samarii, aż po krańce ziemi, głoście Ewangelię. Ale dzisiaj do wierzących ludzi przychodzą aniołowie i co mówią? Słowami Jezusa. Ziemianie, chrześcijanie w Sanoku, dlaczego się gapicie gdzie? W ziemię. Ciągle wasze problemy, troski. Diabeł tak chce, żebyśmy do końca tych dni na ziemi byli czym zatroskani? Codziennością. Każdy z nas ma problemy. Nam się nieraz tylko wydaje, że jest ktoś na tym miejscu, który nie ma problemów. Nam się nieraz wydaje, że jak występuje speaker w telewizji, czy jakiś bogaty człowiek i się uśmiecha, a szczególnie jeśli jest Amerykaninem, że on nie ma żadnych problemów, prawda? A jakbyście się tak przeglądali rok, dwa w jego życiu, czy jakby wam ktoś opowiedział, nie ma człowieka na ziemi, kochani, który by nie miał problemów. I co dzisiaj Jezus mówi do nas? Nie patrzcie na ziemię. Przestańcie się tym przejmować wszystkim. Popatrzcie gdzie.
w górę. Niebawem skończy się historia grzechu. Nie na rok, na tydzień, ale na zawsze. Pragnę po was przybyć. Jeśli tak Jezus nam radzi, więc wracajmy do księgi Ioba, 38 rozdział. Bo gdybym ja wam taką radę powiedział, moglibyście jej nie przyjąć. Ale Jezus mówi, żeby popatrzeć w górę. Popatrzeć na gwiazdy, na niebo i na te miejsca, gdzie Bóg przebywa i przez które chcemy podróżować. Księga Ioba, 38 rozdział. I teraz wiersz 31. Czy możesz wyprowadzić gwiazdy zodiaku, czy możesz związać pęk Plejad? Ktoś zacytował temu astronomowi, który odkrył gwiazdozbiór 7 sióstr, ten tekst. I on był załamany, bo myślał, że pierwszy odkrył te Plejady. A ktoś mu powiedział, że 3,5 tysiąca lat temu był astronom Iob, który już o tym wiedział. I nie miał teleskopu ani z Mont Palomar, ani innego, ale Bóg mu o tym powiedział. I pyta człowieka, czy możesz związać pęk Pleja? I wtedy człowiek, jak i dzisiaj, co odpowiada Bogu? Nie. My nie wiemy, Boże. Może mamy nawet Nagrodę Nobla, ale my nie rozumiemy, dlaczego te gwiazdy, jakie siły na nie działają, że są związane. My nie wiemy, dlaczego lecą na południowy kierunek nieba naszego. My tego nie rozumiemy. Czyli ciągle na to pytanie odpowiadamy jako ludzkość jak? Nie. Ale drugie pytanie jest jeszcze ciekawsze. Albo rozluźnić pasek Oriona? Dzieci wiedzą, kiedy się rozluźnia pasek, prawda? Kiedy rozluźnia się pasek? Czy kiedy wam ciasno? Rajstopki są ciasne, czy jak za dużo zjemy, prawda? Szczególnie w święta ludzie rozluźniają paski. Czy jak to na weselu, czy gdzieś. Jedzą, jedzą. Oczy jeszcze by chciały, a brzuszek mówi nie, no ale się nieraz popuszcza ten pasek. Dlaczego wam to opowiedziałem? Naukowcy odkryli niesamowite rzeczy. Bardzo szybciutko po kolei. Tu jest planeta Ziemia. Ta mgiełka w kosmosie, czy jak to nazwać, pyłek. My na półkuli północnej mamy przyjemność widzieć w nocy gwiazdę północy, prawda? Ale w czasie dnia dokładnie nad nami prostopadle jest tak zwany krzyż południa, który z kolei ludzie mieszkający w Australii, w Nowej Gwinei, czy tam powiedzmy w Nowej Zelandii, oni w nocy z kolei widzą krzyż południa. Ale na jakiejkolwiek półkuli byśmy mieszkali, czy północnej, czy południowej, jedno jest najciekawsze, że mamy szansę zobaczyć Oriona. Jest to bardzo ciekawe zjawisko. Dlatego, że Bóg zwrócił się uwagę i w Amosie, i w księdze Ioba, jakby kieruje wierzących oczy, ludzi wierzących na tą konstelację. Wspominając i Plejady, i Oriona. Co ciekawego można by jeszcze opowiedzieć? Gdy nasza Ziemia, tu jest ta planeta, oprócz ruchu, który ma obrotowy Ziemi, ma tak zwany też ruch wokół Słońca, na swojej orbicie. I ten ruch jest to tak zwany ruch 365 dni, no gdy jest rok przestępny, tak jak ten, no to 366. Czy wiecie, że w tym roku o jeden dzień dłużej żyliśmy? Nie wszyscy wiedzą o tym. Mieliśmy w tym roku 366 dni. Wiemy, w lutym był o jeden dzień dłuższy. O ile pamiętam, mój szwagier chyba się urodził 29 lutego. I ma, wiecie, problemy, bo tak naprawdę to powinien, on jest Ślązakiem, więc obchodzi urodziny, nie imieniny, powinien co czwarty rok obchodzić urodziny, więc ma teraz możliwość dyspozycji, że albo 28 obchodzi, albo 1 marca w roku nieprzestępnym, prawda? Ale zostawmy już mojego szwagra. I Ziemia dookoła Słońca krąży i to, co jest tak zwanym ruchem półrocznym, czyli od tego miejsca punktu A, nazwijmy do B, ta cięciwa, prawda? Nazwano to odwzorowanie w kosmosie R. No, tak umownie, że to jest pewna odległość. Tymi odległościami posługują się astronomowie. I ta odległość R to jest 1/2 obrotu Ziemi. Czyli jakby półroczna, prawda? Ta odległość jest to około 186 milionów mil. Ktoś powie, no po co mi to? Można tak powiedzieć. Ale ja wam chcę pokazać, przez jaki tunel będziemy wędrować do Chrystusa. A to jest bardzo ważne, bo Jezus mówi, podnieście oczy
wasze. Starajcie się, aby wasza wyobraźnia pracowała na podstawie Słowa Bożego, odkryć astronomicznych i zbliżyła was, i żeby wasze serca zatęskniły, żeby tą podróż odbyć przez Oriona. Orion jest to piękne zjawisko, tak jak powiedziałem, jedno z najpiękniejszych. Każda prawie książka astronomiczna, możecie czytać, o tym mówi. Ma tak zwaną mgławicę Oriona. I w mgławicy Oriona jest ten tunel Oriona, czy tunel Wszechświata, różnie to nazywają. I jest, tak jak to bywa do tunela, wejście i jest wyjście. I to wyjście naukowcy umieją zbadać, obliczyć na podstawie obliczeń astrofizycznych. Natomiast wejście mają problem z obliczeniem, za chwilę powiem dlaczego. I wyjście obliczyli na 90 tysięcy razy R, czyli razy tą odległość. Możecie sobie to kiedyś w domu czy z komputerkiem przemnożyć. Mila to jest chyba gdzieś 1600 ileś metrów. Możecie to sobie wszystko pomnożyć. Ktoś powie, no po co nam te odległości? Za chwilę wszystko wytłumaczę. Ale bardzo ciekawe jest wejście do Oriona. I o tym chciałem z wami porozmawiać. Wejście do Oriona tworzą cztery główne gwiazdy, nazwane trapezem U, duże Ori. Taki skrót Orion. Tak się nazywa fachowo według książek astronomicznych. Trapez U, Ori. Tworzą cztery gwiazdy. Naukowcy mają, wiecie, niesamowity problem. Dlatego, że na te gwiazdy działają nawzajem dziwne siły, które nie zgadzają się według wszelkich tablic astrofizycznych, że te gwiazdy odpychają się od siebie. I odpychając się od siebie, tak zwany pas radiacyjny poszerzają. Czyli idąc myśleniem inżyniera, który buduje tunel, przykładowo pod Kubalonką, bo tam jeszcze nie ma, a mógłby być, bo by połączył Wisłę z Żywcem, prawda? I budując tunel pod Kubalonką, miał tam, przypuśćmy, jakieś obliczenia i nagle dochodzi do wniosku, że ta szerokość tunelu będzie za wąska, bo się nie zmieszczą dwa pociągi. I wtedy robi przeróbkę w planach, no i inżynierowie pomocniczy się denerwują, budowlańcy też, bo muszą znowu tą skałę burzyć, rozwalać i jeszcze stemple poszerzać, bo tunel musi być większy. Przepraszam, że tak mówię po ziemsku. Ale widocznie niebo, nasz inżynier, Bóg Ojciec, robi poprawki do planu. I dochodzi do wniosku, że ta gardziel jest za wąska. Czy wam się to spodoba, czy nie? Tak, ja to rozumiem. Dlatego, że Iob mówi tak, czy Bóg przez Ioba, albo czy możesz rozróżnić pasek Oriona? Zjawisko poszerzania się paska Oriona, wejścia do tunelu Oriona, jest zjawiskiem odkrytym niedawno, dosłownie kilkadziesiąt lat. I naukowcy po pierwsze nie rozumieją, jakie siły działają na te gwiazdy, nie umieją tego wytłumaczyć zjawiska. A po drugie na pewno sobie stawiają pytania, po co? Przecież jak jest tunel, to jest tunel. Nawet czytałem w pewnej publikacji, że jest taka hipoteza na zasadzie czwartego wymiaru. My znamy wymiar pierwszy, drugi, trzeci, czyli wysokość, szerokość i głębokość. Ale jest czwarty wymiar, oczywiście on jest w sferach jeszcze teorii, ale być może on się zgadza z Biblią, bo przecież Jakub ten wymiar widział, prawda? I widział drabinę, która łączyła ziemian z niebem. Bo tej drabinie tam jest sporo tym, kto przebywał. Aniołowie. A diabeł tak przy okazji co uczy dzisiaj ludzi? Już gdzieś od 30 lat zauważyłem, że po tej drabinie kto przybywa do ludzkości? Placki im daje, bada ich, pokazuje im te swoje UFO. Tak, kochani. Diabeł we wszystkim podrabia Boga. Bóg mówi aniołowie, a diabeł mówi ludziom nie, UFO. Przylatują cywilizacje wyższego rzędu, aby popatrzeć, jak się rozwijamy i chcą nam podpowiedzieć, jak tą ludzkość popchnąć do przodu. I w nich szukamy co? Wyzwolenia. Czy zauważyliście, że gro dzisiaj filmów science fiction w tym kierunku jest przez reżyserów pędzonych? Że pomoc przyjdzie gdzie? Z kosmosu. I jestem w część prawdy, bo Bóg mieszka w kosmosie. Ale nie kosmici nam pomogą, tylko kto? Jezus Chrystus. I szatan mówi część prawdy, ale wiele fałszu. Dlatego, że UFO, kochani, nie istnieje. To znaczy się nie istnieje w trzech wymiarach. Gdyby wylądowało koło kaplicy, gdzie mieszkam i gdybym ja wyszedł z mojego domu, to gwarantuję wam na 100%, jestem tego pewny, że gdybym dotknął, to tego nie ma. Chociaż to by się ruszało, błyskało, migało i tak dalej. Bo diabeł nie umie stworzyć rzeczy materialnych z naszych wymiarów.
ale on umie tworzyć zjawiska, które są na zasadzie może hipnozy, może na zasadzie innych fal, że nam się wydaje, że to jest. I ci ludzie, ja ich nie posądzam o kłamstwo, bo to byłoby złe, gdyby nagle tysiące ludzi na świecie w różnych krajach posądzić o zbiorową jakąś manię okłamywania ludzkości. Oni naprawdę przeżywają spotkania z tymi kosmitami. Oni naprawdę są częstowani takimi czy innymi rzeczami. Oni naprawdę dotykają, tak im się wydaje, te rzeczy, ale oni są w falach hipnozy. Są jako medium przez diabła używani. I dlatego ludzkość zaczyna być odkłamywanych, że UFO przyjdzie. I świat jest na to autentycznie przygotowany. Nie wiem, czy wiecie, w UFO bezpośrednio zaangażowanych ludzi jest to już kilkanaście milionów, którzy należą do tych klubów. A wierzę, że być może nawet miliard ludzkości już w to wierzy. To są niesamowite rzeczy. Ktoś kiedyś mi zadał pytanie, pastorze, no ale jaki to jest dowód? Wyobraźcie sobie, że miałem takie szczęście, że centrum NASA buduje Voyager Second i znowu Voyager ma lecieć. I z różnych nacji świata i zawodów komputer, który jest w NASA, akurat z Polski wybrał pastora Krzysztofa Szemę. No wybrał różnych lekarzy, powiedzmy biologów, botaników i tak dalej, i jednego pastora. I akurat trafiło, no może się tak zdarzyć, prawda? Na mnie trafiło. No po wielu rozmowach mówię dla żony, wiesz, to jest dla dobra ludzkości, może dla dobra członków, wrócę za 30 lat i wtedy to kazanie wzmocnię, zobaczę Oriona, no pozwolisz mi, ona mówi, no dobrze, jak już tak Chrystus chce, no to leć. No i tak lecimy do tego Oriona i po drodze w tej najnowszej rakiecie o silnikach fotonowych spotykamy jakąś tam planetę za naszym Układem Słonecznym, zamieszkałą przez istoty mniej rozwinięte od nas ziemian. I wtedy wpadamy na pomysł, słuchajcie, no to tak będziemy łapać płeć żeńską, męską, tak placka im damy, pobadamy ich, pokażemy trochę nasz statek, wypuścimy rolników, się najczęściej będziemy pokazywać prostym ludziom, tu zatrzymamy karetkę, tu i tak dalej. Ludzie już zaczynają czuć, co ja w tej przypowieści mówię. Pierwszy bym zaprotestował, nawet jako pastor, nie jako znawca, logiki, czegokolwiek tam, wie, kochani, tak nie można. Trzeba się przypatrzeć, gdzie mają jakieś centrum dowodzenia, jakim językiem operują, jakie mają zwyczaje i według tych zwyczajów zacząć do nich nadawać. Czy przez radio, czy przez telewizję, czy przez prasę, może ulotki roznieść w ich języku. Przedstawić im, skąd jesteśmy, wyrysować im mapę nieba, że nie mamy zamiarów, powiedzmy, inwazyjnych, zamiarów wojennych, ale zamiary pokojowe. Czy wiecie, co chciałem przez to powiedzieć? Że ci, którzy siedzą w UFO, istoty wyższego rzędu, zachowują się diametralnie odwrotnie. Traktują nas jak, przepraszam, że powiem językiem młodzieżowym, przygłupów. Jak niedorozwiniętych na tej ziemi, którzy nie rozumieją nic i dlatego trzeba eksperymentować na nich, pokazywać im te rzeczy, ale nie tłumaczyć dlaczego. Zwróćcie uwagę, że tak jesteśmy traktowani, jako ludzkość niedorozwinięta. Że coś nam brakuje, że oni są na tyle rozwinięci, że nie można się z nami spotkać. Ale ludzie, nie przeszkadza im to, mimo tych nielogiczności w to wszystko, wierzyć. I to, zauważam, jest podstępem szatana, bo on wie, że wierzący ludzie znajdą ten klucz, który do dzisiaj przed wami występuje, że pasek Oriona jest rozwiązywany, że pasek jest rozluźniany, czyli że Chrystus przygotowuje swoje przyjście. Za chwileczkę będę tłumaczył, dlaczego Bóg rozluźnia ten pasek. Dlaczego ciągle mu się wydaje, że jest za ciasno. Wytrzymacie jeszcze chwilę? 5 minut, tak? Godzinę, tak. Kochani, tak nie może być. Wiecie, w naszych spotkaniach jest coś takiego, że jak... Ja to zawsze mówię tak, że ktoś jest atrakcyjny wtedy, kiedy jest rzadko widziany. A później tak już powszednieje. Więc dobrze byłoby, żebyśmy się znowu za rok spotkali i o czymś innym studiowali. Wtedy będę na topie, że tak powiem. A tak to różnie może z nami być. W Księdze Objawienia są przepiękne teksty, które chciałem z wami przeczytać, które tak cudownie w tym wszystkim korespondują z Księgą Ioba, Amosa i tak dalej. Księga Objawienia, czyli Apokalipsy, ostatnia księga biblijna. Zastanawiam się, od czego będziemy czytać. Chyba od 7 rozdziału. Albo może od 1 wcześniej. Idźmy
chronologicznie. Księga Objawienia, pierwszy rozdział, werset 7. Księga Objawienia apostoła Jana, 1333 strona, pierwszy rozdział, werset 7. Tekst, który bardzo mało ludzi na ziemi wierzy. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Bóg dwukrotnie daje pieczęć. Wszyscy go ujrzą, nawet krótkowidze, nawet niewidomi, nawet ci, którzy okulary zgubili. Wszyscy go zobaczą. A wielu ludzi nie będzie w to wierzyć i Jezus mówi dwa razy. Tak jest? Amen. Nikt tego nie poprawi. Gdy Bóg mówi podwójną pieczęć, to widocznie jest tam bardzo ważne poselstwo dla ziemian, szczególnie dla ludzi wierzących. Jakie? Wielu ludzi mówi tak, szczególnie z ruchu badaczy Pisma Świętego. Gdy Jumbo Jet jest na lotnisku, a jest to jeden z największych samolotów na świecie, który 300 ileś pasażerów potrafi przewieźć, plus obsługa około 400 ludzi, i gdy Jumbo Jet zaczyna startować z pasu, i gdy zaczyna się ciężko, powoli unosić z planety Ziemi i lecieć w stronę nieba, to nagle na pewnej wysokości, 10 km więcej, zaczyna nam z oczu znikać. I wielu ludzi, też studiujących Słowo Boże, mówi tak. Oj, naiwna to wiara adwentystów, którzy wierzą, że Chrystus, który miał 1,80 m, który jest o wiele więcej razy mniejszy od Jumbo Jetta i że go ujrzy wszelkie oko. W co wy to, bracia adwentyści, wierzycie? To jest wiara chyba ze średniowiecza. Śmieszna. Jeśli Jumbo Jetta nie widzimy, to jak możemy Chrystusa, który ma 1,80 m, widzieć? Ale przeraczają kilka logicznych rzeczy, które się dzieją w Księdze Objawienia proroczo pokazanych. Po kolei. Czy wiecie według Biblii, ile jest aniołów w niebie? Mimo, że są to tylko 2/3 całości. Według hebrajskich manuskryptów, oryginałów, to, co jest przetłumaczone w naszych księgach, miriady, prawda? To dosłownie tak tam nie jest w oryginale. W oryginale mniej więcej brzmi to tak. Ja mówię po hebrajskim, według hebrajskiego myślenia. 10 tysięcy razy 10 tysięcy, czyli to jest 100 milionów do tysięcznej. Dzisiejszym matematycznym językiem. Tak by można teologicznie te tłumaczenia z manuskryptów hebrajskich wytłumaczyć. Tyle jest aniołów w niebie, którzy jeszcze przy Bogu pozostali. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Słowo Boże, szczególnie 25 rozdział Mateusza, 24, mówi, że gdy przyjdzie Jezus Chrystus, to przyjdzie chwale Ojca swego i swoich aniołów. Czyli gdy przyjdzie Jezus Chrystus po ziemian, po nas tutaj na ziemi, to wszystkie istoty, które służyły Mu w niebie, przybędą razem z Nim. I nie wiem, czy pamiętacie, że wiele przeźroczy, które puszczamy na wykładach, chyba one są bardzo logiczne, pokazują, że Chrystus jest tak jakby w centrum takiej półkuli i aniołowie Mu tak towarzyszą jakby w 3 wymiarach, prawda? Nie tak gęsiego za Nim, czy w defiladzie biegną, ale są w takim wymiarze, tak jakby półkuli. Jezus jest jakby na jej przodzie. Zwróciliście uwagę na przeźrocza? Myślę, że one kapitalnie to opisują. I żeby się właśnie przedostać do nas tutaj ziemian, to ci aniołowie muszą którędy z Nowego Jeruzalem podróżować? Przez Oriona. A naukowcy wyraźnie mówią, że jeśli się poszerza pas radiacyjny Oriona oparty na trapezie Ułori 4 gwiazd, to momentalnie się poszerza również wejście. Bo to jest tak jakby wyjście z naszej strony, bo z tamtej strony Wszechświata jest odwrotnie. Tam jest wejście, tu jest wyjście. Więc dlaczego się poszerza? Bo Jezus Chrystus ma bardzo dużo aniołów. I ma bardzo dużo tak zwanych aniołów służebnych, gdzie nieraz my ich nazywamy aniołami stróżami. A wiecie, że anioł stróż, jego zadanie brzmi takie, teraz w czasie sądu już to się dzieje, Chrystus, otwierając księgi żywota, weryfikuje sprawy ludzi umarłych, ja już wierzę, że żywych, zaczął. I weryfikując, ci aniołowie dostają dyrektywy, kogo mają zmartwychwzbudzić, kogo mają przemienić, a kogo zostawić. I gdy oni będą podróżować w naszą stronę naszej planety, to gdy będą wracać z powrotem później, o czym będziemy mówili przy końcu, przy tematycznych już tekstach z Objawienia do Filada Kosmosu, to będzie nas o wiele więcej. No bo teraz już aniołowie stworzą chwałę Bożą, a później jeszcze zabiorą zbawionych
no to stworzymy tą kulę wiele, wiele razy obszerniejszą. Więc musimy się przez ten tunel wydostać. Nie może być coś takiego, że nagle zbliżymy się z Jezusem do Oriona i aniołowie powiedzą, przepraszam, zabrakło miejsca z powrotem na ziemię. No wybacz, no nie zmieściłeś się po prostu. Czy rozumiecie, że w planach Bożych wszystko jest obliczone? Wszystko. Nawet i to, jak wielką ilość Bóg ma aniołów. Dlaczego mówiłem o tym, że niektórzy się śmieją, że nie ujrzą Chrystusa? Podobno ktoś kiedyś obliczał, że gdy jesteśmy tutaj na ziemi i gdy weźmiemy do ręki zapałkę, starałem się tu ją, jak mogłem wymalować, brakuje łebek jeszcze, tak? Bo się pali już. Dobrze. I gdy tą zapałkę weźmiemy i zapalimy na ziemi i gdy byłaby bardzo ciemna noc, to płomień tej zapałki jest widoczny z wysokości 160 kilometrów. Aż trudno uwierzyć, prawda? Ale właśnie na tle ciemności ta zapałka może wydać taki blask. Wiecie, dlaczego to powiedziałem? Chrystus jest o wiele razy większy niż ta zapałka. A pamiętacie, mówi o tym Ewangelia, że gdy tylko kilku aniołów było przy zmartwychwstaniu Jezusa, to jak żołnierze zareagowali? Przed blaskiem, który tworzyli. Padli na twarz. Rzymski żołnierz, który się nie bał spotkania z lwem, który się nie bał spotkania nawet z 10 żołnierzami wrogami. Wystraszył się kogo? Jednego anioła. Czy rozumiemy, dlaczego Jezus będzie widoczny? Bo On będzie przybywać z Oriona na tle jakiego nieba? Ciemnego nieba. A na tle ciemności blask jest niesamowicie widoczny. I dlatego ludzie, bo są tutaj ludzie starszego wieku, w czasie II wojny światowej przeżyliście to, że jak były naloty, to obowiązywało całkowite zaciemnienie w domu. Dlatego, że każdy płomyczek, troszeczkę gdzieś światełka już było przez lotnika z góry widziane. Bo to było w nocy najczęściej bombardowanie. Ja myślę, że nie ma problemu, że ujrzy go wszelkie oko. Ale wiecie, w tych poszukiwaniach jeszcze coś ciekawszego się dowiedziałem. Nasza planeta, jak wiecie, ma ruch dookoła swojej osi. Oprócz tego ruchu orbitalnego, prawda, wokół Słońca. Czy jest ruch wokół osi, to zobaczcie wakacje. Jak położycie się i popatrzycie na chmury. Jak one szybko... Wy się przypatrzycie, jak one naprawdę szybko idą. I co się dzieje? Przypuśćmy, że tu jest Polska, półkula północna. My widzimy gwiazdę północy. W nocy tam jest krzyż południa. Przypuśćmy, że przychodzi Chrystus i jesteśmy w ruchu obrotowym Ziemi, prawda? I jesteśmy gdzieś mniej więcej tutaj. Więc jak można z tej płaszczyzny, powiedzmy, ekstremalnej dla widzenia Oriona, zobaczyć Chrystusa? Być może rzeczywiście w jakimś mgnieniu sekundy czy kilku sekund, być może w tym momencie nie będzie go widać. Ale za chwilę przecież ruch Ziemi jest obrotowy i za chwilę Chrystusa zobaczymy. I tak ciągle, ciągle. Bez względu na to, gdzie jesteśmy, jak już mówiłem. Czy mieszkamy tu, czy tu. Mamy możliwość spojrzenia w tą stronę. Jest jeszcze kolejna ciekawa rzecz, która się nam za chwileczkę przyda. Nie wiem, czy jestem na dobrym etapie poszukiwań, ale tak zacząłem ja ten tekst zrozumieć. Jeśli tu jest północ, a tu południe, to gdzie jest na niebie wschód i zachód? Ja nie mówię o wschodzie słońca i o zachodzie. Ja mówię o mapie nieba, wszechświata. Bo jest odzorowanie, wiecie, takie stałe, żeby wiedzieć, gdzie w końcu co jest. Więc tak naukowcy podzielili. Jeśli tu jest północ, tu południe, to gdzie tutaj na tym naszym rysunku jest wschód i zachód? Na Orionie jest co? Wschód. Tak? Wschód. A tu jest zachód. Po polsku piszemy Z. Dziękuję bardzo. To się nam za chwileczkę też przyda. Kolejny tekst z Księgi Objawienia, 7 rozdział, wiersz 2. Troszeczkę dalej. Księga Objawienia, 7 rozdział, wiersz 2. Wiele lat myślałem nad tym tekstem, jak również 16 rozdziałem. Widziałem też innego anioła wstępującego od... Jak tam pisze? Wschodu słońca. Jaki kierunek jest podany w objawieniu? Wschód.
tajemniczo nazwany Słońca. Nie wiem, ja zacząłem wierzyć, że to chodzi o mapę nieba. Bo właśnie Orion jest w mapie nieba, która dokonał człowiek podziału, o którym Bóg wiedział tysiące lat wcześniej, ten kierunek to jest właśnie wschód. I podobny tekst, prawie że identyczny, występuje w Księdze Objawienia w 16 rozdziale i w wersecie 12. Księga Objawienia 1345, 16 rozdział, 12 werset. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat, rzeka, która kiedyś nawadniała i dawała życie mieszkańcom Babilonu. Herodot mówi, że 2 miliony ludzi mogło mieszkać. Przez 2 lata mogli być oblegani. Mury wysokie na 4 piętra, szerokie na 4 rydwany wozów wojennych. Nie do zdobycia. I podobnie tutaj rzeka Eufrat, to jest według księgi proroczej, poparcie ludzi. Ludzkość, która popierała Babilon. Upadły chrześcijaństwo. I ta rzeka pewnego dnia wyschnie. Dlaczego? Bo jest powiedziane w 10 wierszu, że stolica i te miejsca święte na ziemi pogrążyły się w ciemności. Tam, gdzie uczono ludzi przez nieraz kilka tysięcy lat, że tam jest jasność i spotkanie z Bogiem, Bóg pokazał, że tam jest największa ciemność. I między innymi tak się stanie też w Częstochowie, na słynnej Jasnej Górze. I wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów. Zauważyliście 2 razy ten sam tekst? Z jakiego kierunku? Ze wschodów słońca. Jest to cudowne, że właśnie równik niebieski, który jest na osi naszej Ziemi w stosunku do Oriona, ma ten kierunek wschodni. I co ciekawego jeszcze zauważyłem. Zauważyliście, że wejście do Oriona zrobiłem takim zygzakiem. Napisałem tutaj obok, że ten zygzak oznacza pasy radiacyjne. Co to takiego? Są to takie zjawiska w kosmosie, takie siły działające, takie specjalne pola jakby grawitacyjne, przez które można się poruszać. Bo inaczej będziecie spaleni. Choćbyście mieli nie wiem jaką rakietę, nie wiem jakiej grubości stal, gdybyście próbowali z naszej planety Ziemi wylecieć nie przez pasy radiacyjne, spali się ta planeta. Tak jak podobnie jest z meteorytami. Zauważacie, że jedne meteoryty, czy większość meteorytów, które się zbliżają, są spalane w atmosferze, ale niektórym się udaje wylądować. Szczególnie ten Tunguski, który był na początku tego stulecia, prawda, który do dzisiaj potężny gdzieś tam na Syberii dziurę zrobił. Dlatego, że on się dostał przez pas radiacyjny. Tak akurat Ziemia, układ był planetarny, powiedzmy, że przez ten pas przeleciał. I tak robią kosmonauci. Wylatują tędy i tędy powracają. Dlaczego o tym mówię? Bo ten sam pas jest przy wejściu do Oriona. Te same siły, które pozwalają, że można bezpiecznie, bez spalenia, czy jakby bez zniszczenia, tego czegoś, czy tego kogoś przedostać się. To jest bardzo ciekawa rzecz. I Bóg mówi 2 razy, że przyjście Chrystusa i tych, którzy są nazwani królami, tych, którzy razem współpracują, władają w niebie, będzie od wschodu Słońca. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ktoś kiedyś obliczał, ile ludzi odkryli gwiazd. I napisał tak. Ja tego nie rozumiem, ale ja chcę wam to wytłumaczyć. Że gdyby odkrytą gwiazdę we wszechświecie jedną umownie nazwać ziarenkiem groszku. Wiecie, co to jest groszek zielony, taki smaczny, fajny, prawda? W puszeczkach, czy można go wyłuskać. Gdyby ta jedna odkryta przez człowieka gwiazda to była jedno ziarenko grochu, to ludzkość odkryła tyle gwiazd, że można by całą planetę Ziemię na wysokość 1 metra, łącznie z morzami, przykryć tymi kuleczkami, czy ziarenkami grochu, ale trzeba by było takich planet 4000. Więc powtórzę jeszcze raz. Gwiazd odkrytych przez astronomów jest tyle, że gdyby każdą jedną przyrównać do ziarenka grochu, to trzeba by było pokryć naszą planetę równo 1 metr i trzeba by było takich planet 4000. Nie wiem, czy potraficie sobie to wyobrazić. A wiecie, dlaczego wam podaję tą cyfrę? Czy tą wielkość? Aby zrozumieć, jak potężnego mamy Boga.
Bo dla wielu ludzi już nie jest problemem, czy ujrzy go ktoś, czy nie, ale dla wielu ludzi jest problemem, jak można się stąd wydostać i przez to przelecieć i jeszcze żyć. Rozumiecie? I to jeszcze w niespełna, jak mówi Księga Objawienia, że na ile nastała cisza w niebie? Pół godziny. Ile to jest dni naszych ziemskich? Koło 15. W jedną stronę i z powrotem. 7 czy 15 już sam teraz zdębiałem. Ja zawsze wierzyłem, że 7 w jedną, 7 w drugą. Nie będziemy się kłócić. Czyli, że Bóg mimo tej odległości potrzebuje pewnego czasu. Dlaczego mówi Księga Objawienia, że milczenie w niebie było na pół godziny? Ponieważ wszyscy, którzy grali na harfach, na różnych instrumentach, pozostawili je i z Jezusem po nas przychodzą. I później wracają. I powrót, jako to apogeum mojego wystąpienia, które nazwałem defiladą kosmosu, jest opisany w 7 rozdziale Księgi Objawienia. Tam jest opisany powrót przez Oriona i spotkanie się po drugiej stronie. Bo na razie wszystko, co studiujemy, dzieje się dla nas, ziemian. Ale Księga Biblijna tylko w tym momencie, w 7 rozdziale, od 9 wiersza, opisuje to, co się stanie po drugiej stronie. Gdy przedostaniemy się przez tunel Oriona, gdy będziemy już tam, gdzie, jak niektórzy twierdzą w rozważaniach, jest czwarty wymiar, a jeśli czwarty wymiar, więc nie ma spalania, nie ma zniszczenia, nie ma śmierci. Nie ma tych pojęć. To są takie hipotezy, że tam za tunelem Oriona jest czwarty wymiar. Jest jakby wieczność. I czy jest, czy nie, Księga Objawienia o tym mówi. My nie musimy w hipotezy wierzyć naukowe. My wierzymy w Słowo Boże. I co opisuje ta przepiękna księga? Starajmy się chociaż na chwileczkę z pomocą Jezusa może nie pomarzyć, ale sobie to wyobrazić. Bo marzenia mają to do siebie, że się spełniają i nie spełniają. A Bóg nie mówi o marzeniach. Bóg mówi o pewnym fakcie, który się na pewno stanie. Tylko zaprasza nas, gdy teraz będę apelował na koniec, aby każdy z nas się tam znalazł. Na razie jesteśmy tu, w Sanoku, w tej szkole. Ale Jezus chce nam pokazać, że za chwilę możemy być tam, na defiladzie kosmosu. Potem widziałem, mówi Jan, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć. Z każdego narodu, czyli i z Polaków. Ze wszystkich plemion, czyli nawet mniejszych jakichś narodów, ludów i języków, którzy stali przed tronem, przed barankiem odzianych w szaty białe, z palmami w swoich rękach i wołali głosem donośnym, mówiąc, popatrzcie, gdy przebyli Oriona, że na pewno lecąc między gwiazdami z tymi aniołami, dziwili się, jak to jest, bez skafandra, bez statku kosmicznego, a oni nie ulegają spaleniu. To jest niesamowite. Myślę, że jak tu polecimy te kilka dni, to będziemy zaskoczeni. Jak to jest możliwe, Jezu, że my nie giniemy? No i trochę ochłoniemy, przez ten tunel przelecimy. I co zbawieni powiedzą pierwsze? Zbawienie jest u kogo? Boga naszego, który siedzi na tronie u baranka. Czy rozumiecie słowo zbawienie? Jak inaczej można po polsku powiedzieć, żebyśmy bardziej zrozumieli, co to znaczy zbawienie? Uratowanie. Oni celowo mówią ten wyraz. Bo kolejny raz przeżywają jeszcze raz trwogę. Lecą przez kosmos. Tu mijają gwiazdy wszystko. I co się dzieje? Żyją. I nagle się znajdują po drugiej stronie. Aż im się nie chce wierzyć. Widzą wieczność, widzą w innych wymiarach, w innych odległościach. Widzą inne istoty. Widzą Boga, widzą Jezusa. I co mówią? Zbawienie, czyli znowu ratunek jest u kogo? Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i tarców. Starców, zauważacie ten termin ciekawy? Nie obok tronu i starców, przedstawicieli innych nieupadłych światów, ale wokoło. Zauważyliście ciekawe słownictwo Księgi Objawienia? Tą wymiarowość, która dla nas jest nieaktualna, bo dzisiaj my jesteśmy koło siebie, ale w niebie będziemy zawsze wokoło. Tam są inne wymiary po prostu. Tam nikt nie spadnie, jeśli ktoś będzie na tej wysokości, czy na tej, czy na tej. Ja bym tego nie umiem wytłumaczyć. Ale tak mówi Słowo Boże. Oni byli wokoło tronu i starców i czterech postaci
i upadli przed tronem na twarze swoje i oddali pokłon Bogu. Czy to nie cudowne, że na tej defiladzie, na tym pierwszym spotkaniu tam we wieczności, nawet nieupadłe istoty, nawet królowie, przedstawiciele nieupadłych światów też Bogu oddają pokłon? Dziwne to, prawda? Wypadałoby, żeby na tej defiladzie kto oddał pokłon? Tylko ziemianie. Ale przez wiele lat myślałem, dlaczego tamci oddają pokłon. I tak sobie myśląc, doszedłem do wniosku, że widocznie dlatego, że są wdzięczni Bogu, że nareszcie rodzina jest razem. Bo do tej pory, przez 6000 lat, oni się trochę męczą, są smutni. Aniołowie tyle, ile mogą, opowiadają im, co się dzieje. Są smutni, że rodzina wszechświata nie jest razem. Dlatego powiedziałem celowo o tym telegramie, który przychodzi do domu, że my się nie tylko przygotowujemy z pełnymi lodówkami czy przygotowaną pościelą, wysprzątanym wszystkim, że ktoś przybędzie, ale cieszymy się, że jesteśmy razem. A tą radość, brud i niedopatrzenia mogłyby popsuć. I podobnie się dzieje w rodzinie niebiańskiej. Tam czekają na nas, na tą defiladę, ci, którzy są nieupadli i dlatego Bogu dają pokłon, że nareszcie jesteśmy razem. I co czytamy dalej? Mówiąc amen, błogosławieństwo. Zauważcie, że oni nie mówią zbawienie. Zwróciliście uwagę na ciekawe słowa Księgi Objawienia? Tamte istoty nie mówią zbawienie jest u Boga naszego. No bo oni nie potrzebują zbawienia, bo są uratowani. Oni nigdy nie byli, zresztą nigdy nie zaginęli, więc nawet tego pojęcia nie znają. Jest to dla nich pojęcie abstrakcyjne. Co to znaczy się zagubić i odnaleźć? Co to znaczy być uratowanym? Dla nich słowo zbawienie jakby nie istnieje. Oni tego nie rozumieją. Mieją, więc dlatego mówią Bogu inaczej. Błogosławieństwo jest i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. Zaczynają od amen, zauważcie, i na tym kończą. Czyli historia zbawienia się zamyka. Zaczyna się historia czego? Wieczności. Już nie będzie słów zbawienie. Już będą słowa błogosławieństwo. I dlatego zaczynają amen i kończą amen. Zaczynają klamrą amen i zakończają. Niech się tak stanie. Nastała era inna, wieczności. I co dalej mówią? I na defiladzie jeden z tych starców nie wytrzymał. Oczywiście jest to wizja. I przychodzi do Jana i pyta ich, któż są ci przyodziani w szaty białe i skąd oni przybyli? Czy rozumiecie, że UFO to jest spirytyzm? O tym mówi ten tekst. Bóg wyraźnie mówi, że jedyni, którzy mogą odwiedzać nasze planety, są to aniołowie. Ale inne istoty z nieupadłych światów nie mają tej możliwości. Jedynie, co wiedzą o naszej Ziemi, to tylko ze słów, które aniołowie przynoszą. I jeden ze starców, nie w pełni zorientowany, no bo pierwszy raz widzi Ziemian twarzą w twarz, pyta Jana, skąd są ci, którzy przyszli w białych szatach? Skąd oni przybyli? Ja cieszę się, że jestem razem, ale widzę ich po raz pierwszy. I rzekłem mu, Panie mój, popatrzcie, jaki szacunek Jan ma względem tej istoty. Panie mój, Ty wiesz. On rzekł do mnie, przypominając sobie to, co aniołowie opowiadali Bóg w planie zbawienia. To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. Gdzie według Księgi Objawienia jest ucisk we wszechświecie? Tylko na ziemi. Znowu jest to przeszłość. Oni przychodzą z wielkiego ucisku. Nie będą już przychodzili. Nie będzie już ucisku. To było kiedy? Wczoraj. Dawniej. I wyprali swoje szaty, wybielili we krwi baranka. To, co już wspominałem. Szaty się nie pierze we krwi. Krew brudzi szaty. Ale tu jest pokazana moc krwi Jezusa Chrystusa. Jedną z niewiast, którą dzisiaj też odwiedzałem, pytała się, jak ma postąpić na kolędzie, bo niebawem przyjdzie duchowny. Ja mówię bardzo prosto. Przyjąć go tak, jak należy. Z tym, że gdy wyciągnie kropidło, powiedzieć, raczej dziękuję za tą usługę, bo zrozumiała, że ta woda niewiele może. A kto się zapyta, dlaczego, to proszę powiedzieć, że pokropiła ją teraz krew Jezusa Chrystusa. Ona uczyściła ta krew i jej życie i wystarczy. Tej krwi, która wywalana na Golgocie, nie trzeba już święconej wody. Spodobała się ta myśl, powiedziała, że tak powie. A mówiła, później proszę się pomodlić z księdzem i razem powiedzieć Ojcze nasz.
i podkreślić, szczególnie w tej modlitwie, proszę księdza, proboszcza, bo ma przyjść proboszcz. Tam Jezus, od tylu lat się modlimy, prosi nas, żeby prosić Ojca, przyjdź, Królestwo Twoje. Czy ksiądz proboszcz wie, że to się niebawem ta modlitwa spełni? Że nareszcie przyjdzie Jego Królestwo? Że nareszcie będzie koniec ucisku, koniec bólu, koniec historii zbawienia? A będzie tylko historia wieczności, błogosławieństwa i radości? Dlatego są przed tronem Bożym, służą we dnie i w nocy w świątyni Jego, a ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. Nie będą już łaknąć ani pragnąć, nie padnie na nich słońce ani żaden upał. Dlaczego? Tu jest skutek podany, ale jest i przyczyna. Ponieważ baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pas i prowadził do źród żywych wód i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. Gdybyście tak zaczęli liczyć te teksty, otrze łzę z ich oczu, to przynajmniej trzykrotnie zbawieni będą płakać. Pierwszy raz będą płakać, gdy zaczną się plagi na ziemi i gdy już według proroka Bożego będzie wyraźne, kto jest dzieckiem Bożym, kto nie. I gdy zobaczą Chrystusa, a inni będą krzyczeli góry, pagórki, upadnijcie nas, na nas, zakryjcie nas, to będą płakać, że często ich współmałżonkowie, dzieci, sąsiedzi, ktokolwiek zrezygnowali ze zbawienia. Będą płakać dlatego, że będą mieli wyrzuty sumienia, być może zły przykład im dano, być może za mało się modliłem, a może źle to powiedziałem. Będą mieli wyrzuty sumienia, że nie wszyscy będą zbawieni. O tym mówi Jezus Chrystus. Dwoje będzie na dachu, może ojciec, syn, będą naprawiać komin czy rynnę. Jeden zabrany, drugi zostawiony, dwoje przy żarnach, może córka z matką. Czyżby wszystkie domy były rozbite? Ale Jezus pokazuje pewną tragedię. Drugi raz będą płakać, to co czytamy tutaj, gdy będą na defiladzie kosmosu. Zobaczą tron Boży, zobaczą nieupadłe wszechświaty, przedstawicieli tych światów, zobaczą jak to cudownie wygląda Nowy Jeruzalem. I gdy znowu ich serca i ich umysły zatęsknią i zapłaczą i pomyślą, a dlaczego z nami nie ma naszych bliskich? Na tej defiladzie kosmosu będzie im troszeczkę przykro. I zwróćcie uwagę, że tu jest powiedziane, jak i za tym pierwszym razem, i za tym drugim, że Bóg dokonuje ciekawych rzeczy. Wyciera łzy. Dokonuje pewnego zabiegu w umyśle, że zapominają te rzeczy, które były pierwsze. A trzeci raz zbawieni będą płakać po tysiącleciu. Kiedy z Nowym Jeruzalem wrócą jeszcze raz przez Oriona, za chwilę coś powiem na koniec o tym, i kiedy zbliżą się do planety Ziemi i będzie drugie zmartwychwstanie i znowu na własne oczy po drugiej stronie murów Jeruzalem zobaczą kogo? Zbawionych. A będą już mieli wzrok przynajmniej taki jak sowa. A sowa ma taki wzrok, o ile pamiętam z tego, co kiedyś opowiadałem tu w kazaniu, najwyżej sprostujcie mnie, że z kilometra, tak, przy świeczce mogłaby czytać książkę. Gdybyśmy my mieli takie oczy jak sowa, to kilometr dałby wam Biblię od was, świeczkę postawił obok nich, gdybyście czytali tą książkę. Na tej podstawie badań powiedziałem taki wniosek, że widocznie jesteśmy też upośledzeni przez grzech, nawet na wzroku. Bo jako korona stworzenia mamy najgorsze oczy na świecie. Ważka ma 28 tysięcy oczu prostych i widzi naraz wszystko, co jest u góry, z boku, na dole i nigdy jej nie złapiecie. Ja nigdy nie wiedziałem, dlaczego ważki nie mogłem złapać. Ja lubiłem w dzieciństwie motyle łapać i tyle razy próbowałem ważkę i do stawu wpadłem i do błota i nigdy nie miałem jej złapać. Wydawało mi się za trzcin, że już ją mam, taką pończochę miałem od mamy i ciach i uciekła mi. Oj, gdybym ja czytał ten artykuł wcześniej, to bym rozumiał. To jest niemożliwe złapać ważkę. Niemożliwe po prostu. My jesteśmy upośledzeni, ale tam, gdy będziemy przemienieni, będziemy już mieli te prawdziwe oczy. I dlatego z murów Jeruzalem, w tym tłumie, miliardowym tłumie na pewno, z całej ziemi jest jak piasek morski opisane, zobaczymy znajomych. I Biblia mówi, że kolejny raz zapłaczemy. Dlaczego Księga Objawienia podkreśla aż trzy razy ten płacz? Myślę, że tu jest kwintesencja Ewangelii Zbawienia Jezusa. Aby z tym ratunkiem przyjść do kogo? Jezusa, no to myśmy już przyszli. Do tych oczywiście, bo inaczej będziemy
płakać. Czy rozumiecie, w jaki sposób ten temat, defilada kosmosu i to, co mówi Księga Objawienia Ioba, mobilizuje nas, abyśmy pomyśleli o tych, którzy żyją z nami czy wokół nas? Oczywiście nie jesteśmy w stanie ani tu w Sanoku wszystkich nawrócić, ani gdziekolwiek mieszkacie, w Szczecinie, w Wrocławiu. Ale tyle, ile możemy, Pan Jezus nas zachęca, żebyśmy w 97 roku jeszcze raz podjęli próbę. Może jeszcze raz ich odwiedzili, może jeszcze raz się pomodlili, może jeszcze raz podarowali im książkę, może jeszcze raz zaprosili na jakiś wykład, może podarowali im kasetę. Przecież ludzie takie różne rzeczy sobie darują, prawda? Bomboniery, nie bomboniery, jakieś magnetofony, nie ma... To dobrze, że sobie darują, ale czy nie wartałoby te wieczne rzeczy też darować? Czy nie wartałoby tych prezentów przynieść tym ludziom? Myślę, że Jezus Chrystus nas do tego mobilizuje i mówi: bracie i siostro, przyjacielu, tam na tej defiladzie możesz być ty również. Wszyscy, jak tu jesteśmy, a jeszcze inni. Czy chcielibyście tam być? Życzę wam, żeby to się wam nie tylko dzisiaj śniło, ale wiele razy w życiu. Jeszcze ostatnia odsłona. Gdy po raz pierwszy miałem to kazanie, zacząłem nad tym myśleć. Mówię: Boże, szkoda, że nie znam się tak na astronomii, bo może lepiej bym to przedstawił. Na pewno jakieś tu są błędy. I zacząłem tak myśleć, czy dałoby się radę, czy dałoby radę jeszcze coś do tego dodać, czy to już koniec? I jeszcze raz wróciłem do Księgi Joba, gdzie Bóg powiedział, czy może rozluźnić pasek Oriona. I zacząłem tak myśleć. I pewnie teraz myślicie też, co on wymyślił. No więc on wam coś powie. Ja wierzę, myśląc dalej nad tym kazaniem, że gdy będzie tysiąclecie, to Orion się będzie nadal poszerzał przez 1000 lat. A wiecie, jaki tekst mnie do tego zmobilizował? Teksty, które są w Księdze Objawienia, na przykład 4 rozdział, początek. Widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie. I głos poprzednik trąby rozmawiającej ze mną rzekł: wstąp tutaj. I później widziałem tron w niebie i tak dalej. Tak mi się wydaje, tak wierzę, czuję. Być może się mylę, nie mam na to dowodu ani z Ducha Proroczego, ani z Pisma Świętego. Ale wierzę, bracia i siostry, przyjaciele, że Orion będzie się tak poszerzał przez 1000 lat, że w końcu już nie będzie Oriona. I że tunel Wszechświata zamieni się na okno Wszechświata. Że po prostu, gdy Nowe Jeruzalem będzie wracać na planetę Ziemię, na nową Ziemię, to już nie będzie wracać przez tunel Oriona, ale po prostu Wszechświat zostanie otwarty. A to porównanie chciałem opowiedzieć na zasadzie dziurki od klucza w drzwiach. Że wiecie, gdy my się zbliżymy do dziurki od klucza i gdy tam oko przyłożymy, to widzimy wszystko, co jest po drugiej stronie. Ale po co się zbliżać do dziurki od klucza i tak w ten sposób męczyć wzrok, skoro można wywalić te drzwi i wszystko widzieć od razu? Ja tak sobie myślę i wierzę, że taki chyba też jest Chrystus. Po co tą ziemię gdzieś tam ograniczać? Bo my dzisiaj jesteśmy, wiecie, ograniczeni. Jesteśmy tak jakby na krańcu Wszechświata. I Bóg daje nam tylko możliwość takiej penetracji, dopóki możemy. Orion nas jakby stymuluje i mówi: dalej nie. Ale przecież tam, gdy będzie już nowe niebiosa. Zwróćcie uwagę na ten tekst Jezusa. Jan mówi, że na nowej ziemi widziałem nowe niebo. Czyli już nie widzę niedźwiedzicy, już nie widzę krzyża południa, już nie widzę, bo on się trochę też znał na astronomii, już nie widzę gwiazdy północy. Ja widzę co? Nowe niebo. Czyli co widzę? Wszystko otwarte. To, co Jan widział w swoich wizjach. I tron Boży, i niebo otwarte. Wiele razy. I wierzę, że w ten sposób zakończy się rozluźnianie pasku Oriona. Bóg otworzy niebo. Nie tylko na przyjście aniołów i zbawionych, ale na możliwość penetrowania Wszechświata we wszystkich kierunkach. Być może tutaj te rzeczy z Ducha Proroczego, co Ellen White mówi, się spełniają w tym, że gdziekolwiek zbawieni zamarzą, aby podróżować, tam się znajdą. Będą zwiedzali nieupadłe świat. Że na nabożeństwa, które będą na nowej ziemi, sobotnie i te szczególne, nowiu, być może co czwarty kwartał, jakieś okręgowe, będą zjeżdżać, przybywać stworzenia z całego Wszechświata. W
Być może i w tym widzimy wypełnienie rozluźnienia paska Oriona. Ale czego wam życzę, bracia i siostry i przyjaciele, którzy spróbowaliście ze mną podróżować? Przede wszystkim życzę wam, żeby przyszły rok był jeszcze lepszy w waszym życiu i jeszcze cudowniejszy w doświadczeniach z Bogiem. I życzę wam, żeby często się kosmos wam śnił, nie w tym względzie, żeby uwierzyć w kosmos, ale popatrzeć, że i tam dla ciebie jest miejsce. Gdy w 1958 roku, taka jeszcze jedna wiadomość, wystrzelono pierwszego Sputnika, to był on wielkości 60 cm. Aż śmiechu warte, prawda? W porównaniu do dzisiejszych Sputników i powiedzmy pojazdów, które produkują mądrzy ludzie. No ale taki był pierwszy w kształcie kuli. I pamiętam, sprawozdania mówiły, że ten Sputnik wielkości 60 cm był widoczny na kilka mil nad Ziemią w pewien okres, kiedy podróżował w orbicie nad nami. Przepraszam, kilkaset mil nad Ziemią był ten Sputnik i myśmy go ziemianie gołym okiem widzieli jako punkcik wędrujący na niebie. Dlaczego to jeszcze raz opowiadam? Nie dajcie się nabrać i okłamać przez tych, którzy mówią, że przyjścia Chrystusa nikt nie ujrzy. Chrystus jest znacznie większy niż zapałka, niż ten Sputnik, a Jego chwała, spotkamy Chrystusa, przekonamy się, że to, co dzisiaj słyszeliśmy, jest naprawdę prawdą. Że Bóg nas w niczym nie okłamał. I myślę, że najcudowniejsze, co będzie w tym całej defiladzie, że każdy z nas, jak tu jesteśmy, siedzimy, czy ja stoję, czy ktoś tam z tyłu, będziemy mogli przyjść do Chrystusa i Mu za to podziękować. Ellen White już ostatni cytat napisała, że gdyby kiedyś w historii Wszechświata jakakolwiek istota pragnęła się zbuntować, czy pragnęła coś pomyśleć złego, to Jezus Chrystus będzie miał takie antidotum, lekarstwo na całą wieczność. Pamiętacie ten cytat? Podniesie swoje dłonie i pokaże je temu komuś i mu przejdzie, wyleczy się. Dlatego, że jego dłonie pozostaną z czymś, co było na starej ziemi, ze znakami ukrzyżowania. I to jest chyba najwspanialsze w całym opisie biblijnym, o czym mówi Paweł chyba do Tymoteusza w liście, że Jezus Chrystus wszedł jako człowiek do nieba. Po co? Aby zakończyć historię grzechu. Jeszcze raz podkreślam, już nie będzie słów zbawienie, już będzie słowa błogosławieństwo. Ale gdyby ktoś z nas wpadł na taki dziwny pomysł, może ja wpadnę, to Jezus podniesie ręce i Krzysztof się uspokoi. I powie, Panie, masz rację. Wycofuję się, przepraszam. To też jest dla mnie cudowna wiadomość. Bo inaczej moglibyśmy sobie gdybać, że być może znowu jakiś tam Lucyfer, czy Gabriel, czy ktokolwiek, może znowu coś tam uczyni i znowu będzie jakaś planeta, gdzie my będziemy cierpieć, że ona ginie. Nie. Raz tylko w historii Wszechświata mówi Słowo Boże. Był poligon, który się nazywał Ziemia. Poligon grzechu. I już nigdy takiego poligonu nie będzie. Jest to, wiecie, dla mnie jeszcze większa Ewangelia niż ta z krzyża Golgoty. Że nigdy już grzechu nie będzie. Czy chcielibyście tam być? Amen. Oby nikogo z nas tam nie zabrakło i niech Bóg prowadzi was w waszym życiu. Dziękuję.